Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stabelski, Paul McCartney, witamy Was ze Słupska, z Wileńskiej 39, pierwsze piętro, box 99 i 100 i zapraszamy na gwiazdy na 45 obrotach, Stars on 45, duże gwiazdy, wielkie gwiazdy, nie tak duże jak ta gwiazda obok mnie, ale duże. Przywitaj się, Paul. Brawo. Słuchajcie, zaczynamy od czego? Od tańca. Od zaproszenia do tańca Let's Dance i David Bowie. David Bowie, Let's Dance, a na drugiej stronie mamy Cat People. Oprócz tego, na 45 obrotach następna gwiazda Eurythmics, Julia i Ministry of Love, Ministerstwo Miłości, na drugiej stronie, a na pierwszej Julia. Ok, Madonna, Life to Tell, mówiłem, że mam i single, i maxi single, proszę bardzo, to był właśnie dowód tego, jest maxi singlek z Madonną, Life to Tell. Mintowy, także mięta. Teraz mamy zespół The Notting Hill Billies. Tak to chyba się nazywa, Your Own Sweet Way. Twój własny słodki sposób. Proszę bardzo, tak można by było przetłumaczyć. A tu między innymi Mark Knopfler. Mark Knopfler z grupy jakiej? Dire Straits. Ok, teraz pora na następny dzień. A na następnym dniu będzie co? Będzie John Secada. John Secada i Just Another Day. To chyba drugi raz w życiu mam tą płytkę. Maxi Singielek z jego największym przebojem. Chyba więcej nie miał. A teraz mamy grupę Yellow. Yellow, Of Course i I'm Lying. Of Course I'm Lying. Pierwsza pioseneczka, druga, oh yeah. 86 rok, moja córeczka, jak włączyłem wideo z tą piosenką. Płacz. Niesamowity płacz. Normalnie się trzęsła. Oh yeah. Proszę ja bardzo. Także Yellow, Of Course I'm Lying, oczywiście kłamie, oh yeah, znaczy kłamie to tytuł piosenki, tak mi się wydaje, Lying, I'm Lying. The Yellow Metropolitan Mixdown 1989 Part 1, nie wiem, nie słuchałem tego. Dobrze, jeszcze raz Yellow. Race, wyścig. A na drugiej stronie Lahabenera. Ok, teraz pora na Prince'a, Nothing Can Stop. Prince and the Power, a New Power Generation. Teraz Junior. Mama used to say. Mama miała w zwyczaju mówić. American Remix. Na 33 obrotach. Pragnę zwrócić uwagę. Teraz mamy Hunting High and Low. Hunting High and Low and Blue Sky. Proszę Was. Ok, jak mamy. Aha, sekundę, wracam. Jestem z powrotem, ciągniemy dalej. Aha, słuchajcie. Aha, The Living Daylight, muzyka do filmu z Jamesem Bondem, Agent 007, 007, The Living Daylight. Teraz mamy The Living Daylight, aha. Gayford okładeczka, pokażę Wam jak to wygląda. Jak już aha jest, no to proszę bardzo, to pociągniemy. Tutaj mam takie dziureczki od kul. No ale płyta nie została przedziurawiona, nie przeszczelili płyty, tylko okładeczkę. I jeszcze raz aha, jeszcze raz ten film, ale 12 cali, ale tym razem picture disc. Picture disc, może wyciągnę, tu mamy jeszcze ulotkę z premiery filmu. To jest ulotka, to jest picture disc. Nie muszę Wam mówić, że w stanie smyczy, czyli mintowy. Premiera się odbyła, dziwne. W niedzielę 28 czerwca 87 roku, bo tam nie w niedzielę, tam w czwartki zawsze premiery się odbywały. O 10 na Leicester Square można było zobaczyć właśnie aktorów występujących między 10 a 10.30. No i w czwartek 30. Aha, dobrze. No i w czwartek 30 czerwca 87 roku. Ostatnio byłem na Leicester Square. Sprawdzałem, bo tam artyści swoje dłonie odcisnęli
I to było na chodnikach? Wszystko zniknęło. Nie wiem, bo tam był akurat jakiś jarmark i z powodu tego jarmarku, czy po prostu to usunięto i przeniesiono w inne miejsce. Nie wiem, jakby ktoś wiedział, co się stało z tymi odciskami dłoni, bo mam mnóstwo zdjęć jeszcze sprzed 10 lat, że tam było coś takiego, a teraz nie ma. Okej, okay, Jean-Michel Jarre. Extended Remix, Revolution. Revolution i Jarre. Jeszcze raz Jean-Michel Jarre w duecie z Hank Marin. Hank Marin, coś wam mówi? The Shadows, Hank Marin. Proszę bardzo, Hank Marin na gitarze, Jean-Michel Jarre na klawiszach, które przypominają trochę gitarę. London Kid, full version, na drugiej stronie, to znaczy w duecie mają ten kawałeczek London Kid, bo na drugiej stronie to tylko sam Jean-Michel Jarre. Industrial Revolution Part 3 i Revolution Remix. Tak to mniej więcej wygląda. No i pora na największą gwiazdę oprócz Paula McCartneya. Nie rusza się McCartney. Depeche Mode, Master and Serval, Slavery White Mix. Proszę bardzo. Płyta z 1984 roku. Mute Records, 84, 16 Decoy Avenue, London, NW11. To jest mniej więcej na Hendon i Golders Green. Hendon. Tyle razy przejeżdżałem obok tej ulicy, nigdy nie zajechałem. Chociaż może już zajechałem, bo miałem w planie, bo po prostu cały czas miałem po drodze tą ulicę, a jakoś, mimo że po drodze, to jakoś nie po drodze. Ok, Special Limited Edition Twine Set, czyli specjalna, limitowana wersja na dwóch płytach. Słuchajcie, dwie płytki, proszę ja was, Depeche Mode, a tu na tych płytkach mamy It's Scarlet to a Heart, Fly on the Windscreen, ja mam mnóstwo much na przedniej szybie, It's Scarlet a Heart, Fly on the Windscreen, czyli wydłużone wersje Slow Mix i Death Mix, takie to kawałeczki, takie wersje, znowuż Depeche Mode, It's Scarlet a Heart Extended, Mute Record, z którego roku 85. Get the Balance Right, Combination Mix, Depeche Mode. I znowu mamy Depeche Mode. Blasphemous Rumors, Somebody, 2-Minute Warning, Ice Machine, Everything Counts. Proszę bardzo. Druga strona, czyli tak, Somebody, 2-Minute Warning, Ice Machine, Everything Counts, to są nagrania na żywo na 33 obrotach, nagrywane na żywo The Empire Theater Liverpool, 29 września 1984 roku. Nie napisali, z jakiego wozu korzystali. Okej, okay, bo z Rolling Stonesi mieli taki wóz do nagrywania na żywo i tak dalej. I zawsze było pisane, tutaj akurat nie napisali, kto użyczył im tego. Chyba, że to nie z wozu, a po prostu w studiu na salę wniesiono sprzęt do nagrywania. Ok, Depeche Mode, Everything Counts, In Large Amounts. A na drugiej stronie mamy Work Hard. I już ostatnia płytka Depeche Mode, Live in Silence. Live in Silence. A Future Experts from My Secret Garden. Live in Silence, Quieter. 8.05. Pierwsza strona 6.30, a na drugiej stronie mamy ten kawałeczek w wersji 8-minutowej. Dobrze, słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do następnego spotkania z płytami winylowymi. Chyba jeszcze pociągnę gwiazdy na 45 obrotach. Także zapraszam was do następnego filmu z gwiazdami na 45 obrotach, ale tym razem już bez Depeche Mode. Trzymajcie się, do następnego, hej!